W narożniku czerwonym będzie nadzieja polskiej wagi ciężkiej, powracający po ponadrocznej przerwie, niepokonany na zawodowych ringach. Przywitajmy go gromkimi brawami, Artur Szpilka! Uliczne pięści, szlachetny boks, rusza do ringu Szpila. No i proszę Państwa, jak wspomnieliśmy, 20 miesięcy czekał na ten moment Artur Szpilka. 23 października 2009 roku, na dzień przed swoją kolejną walką, został aresztowany. Odsiedzał 18 miesięcy w zakładzie karnym w Tarnowie. To był zakład o zaostrzonym rygorze. 7 miesięcy siedział w izolatce jako więzień niebezpieczny. Dzisiaj wraca już jako odmieniony bokser, jako człowiek, który zmądrzał. Widzieli Państwo, słyszeli Państwo wywiad z Arturem. Tak, będzie Szpilka, sześciokrotny medalista, mistrz Polski w różnych kategoriach wiekowych. Walczy z odwrotnej pozycji, oczywiście mistrz Polski amatorów na zawodowym ringu od 2008 roku. 18 miesięcy za udział w bójce pod dyskoteką Wieliste, ale dzisiaj podkreśla to Szpilka, że zmądrzał. Myśliwi są, że odzyskali syna. Już mamy koniec! Prawy sierp! Koniec tego pojedynku! To jest cały Artur Szpilka. Ciężki knockout. Klasycznie, czyściutko, idealnie na szczękę, na punkt. Proszę popatrzeć tutaj, tak od niechcenia zadany cios, nie widział go. Ciężki knockout. Oficjalny werdykt tego pojedynku. Posłuchajmy. Przez knockout w 33 sekundzie pierwszej rundy zwycięża i dopisuje kolejne zwycięstwo do swojego rekordu.